Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i z całego serducha zapraszam do kolejnego filmu z War Tales. Szybki update'cik, co zrobiliśmy ostatnio? Misję główną, tutaj, zaginiony aptekarz. Do tego zamknięta klapa, takie jakby to wydarzonko takie. Tutaj mieliśmy zlecenie, więc zrobiliśmy zlecenie i zniszczyliśmy gniazdo szczurów. I do tego kopalnie z brązowym, w brązowym kamieniu, polowanie na śpikolika. Też to zrobiliśmy, no i dobra. Mówiłem, że pójdziemy sobie tu na grobowiec, więc tak zróbmy. Pójdziemy, odkryjemy te tereny. Jak zrobię grobowiec? Tak mi się wydaje. No i tutaj też ta plama krwi, nie? Jeżeli chodzi o to zadanko dla tych, dla tropicieli. No ale dobra, po kolei. Zobaczmy ten grobowiec. O kurde. Fajny most. Trochę się tam poblokowałem, ale wygląda fajnie. To czy my mamy pochodnie? Czekajcie, bo ja nie mam pochodni. Może sobie zrobię za czasu. Mogę zrobić 10 i chyba robię 10. Ja nie mam czego. Płótna nie mam wystarczająco. Dobra, to może pożydzę trochę. 8, 7. Zróbmy 7. Zrobimy sobie 7. No i wchodzimy tam. Grobowiec Vertur. Vertus. Udało nam się wykonać misję poszukiwania grobowiec starożytnych. A, bo tu też było zlecenie, żeby znaleźć grobowiec. No to patrzcie. No to zapomniałem o tym. Tutaj nic nie ma. Chyba nic nie ma. To wchodzimy do grobowca. O, jednak ktoś jest. Ale czekajcie, zanim zacznę, to po pierwsze, łapcie pochodnie. Ty masz dwuręczny. Łapcie pochodnie. Ci co mogą. Zawsze to trochę jaśniej będzie. O. I muszę pamiętać, że ja mam tą lepszą tarczę i lepszy łuk. Zapomniałem. W poprzednim filmie je dostałem. No to tak o. Tu mamy... Ej, on nie jest lepszy. On jest identyczny tak, jaki mam. Aha, no to pójdzie do Żyda. A ten puklerz jest lepszy od moich. Pancerz 16. One mają po 10-9. To sobie założę... Damy łysemu. Łysemu, czemu nie? Dobra. Tutaj nic nie ma oprócz tego gostka? Halo? I'm trying to get in, but I can't open this blasted door. I guess you're supposed to make an offering, but what could an ancient want? Próbuję się dostać do środka, ale nie mogę otworzyć tych parszywych drzwi. Domyślam się, że trzeba złożyć ofiarę. Tylko czego mogą chcieć starożytni? Aha. Na misie jest jakiś napis. Co to za napis? O, uczony musi to przeczytać. Inskrypcja głosi. Prawni negocjatorzy lub zasobni podróżnicy, witajcie. Wrzućcie do misy trochę koron. Ehehe. Kurde. I ile koron? Ja mam 500. Na, no 10 na pewno, nie? Dam 30. Kurde, nie wiem, czy to będzie wystarczająca ilość. Okej. Nic się nie dzieje. I te 30 przepadło? To trzeba tą stówę rzucić? Kurde. Boję się, jak rzucę 80. I się mi nie uda, to później od nowa będę musiał 100 rzucić i stracę łącznie 210. Dobra, rzucam tą stówę. Niech ma. Bo to też taka równa, okrągła liczba. Na pewno nie jest to 10. No bo większość ludzi na pewno rzuca 10. Bo wiadomo, chce rzucić najmniej. 30 mi nie zadziałało. Więc albo 80, albo 100. Tu jest tylko 20 koron różnicy między tymi dwoma wyborami. Dam te 100, pewnie się otworzy. Otwarło się, no.
Gdy misa napełnia się waszymi koronami, słyszycie przetłumiony trzask. Zanim drużyna jest w stanie zareagować, złote monety nie znikają we wnętrzu kapliczki starożytnych. Dobra, no to You did straciłem. it. The treasure is mine. Udało się, skarb jest mój. No to straciłem niepotrzebnie 30 w takim razie. No trudno. Wiadomo, metoda prób i błędów. A coś tak myślałem, że trzeba stówkę rzucić. Oj. O, to od razu sobie punkcik rzucimy, jak tutaj niechcący wlazłem. Tu mamy punkcik. I tu mamy punkcik. Dobra, wchodzimy do grobowca. U, co my tu mamy? Zbadajmy. Rubin i fragmenty przedmiotu. No dobra, zaczniemy sobie przygodę idąc w prawo. Na pewno jakaś walka nas tutaj nie ominie. O, w świetle waszych południ pojawia się nagle jakieś potworne oblicze. No to walczymy. Ostatnio w tym pierwszym grobowcu było turbo. I jeszcze raz powiem, turbo łatwo. Więc zobaczymy, jak będzie w tym grobowcu. Poziom 5. No i jest na biało, czyli niski. Nie wiem, gdzie oni są, więc ustawienia nie zmieniam. Pójdziemy sobie ci, co mają pochodnie, gdzieś odsłaniać. O, trafiłem. Ale nie dojdę do ciebie. Ale, o, śmignę cię tym, pochodnią. Masz ty, chamie, ty. O, tu kolejny dobiegł. Ty musisz iść mu pomóc. Kurde, ale się nim oddaliłem. Dobra, zróbmy tak. Tu nic nie widzę. No to idź w dół. Machnij. Nic, co mi nie dało. O, tutaj jesteście. No to super. Dobrze wiedzieć. 72 HP. Mocne tutaj te stworki już są. No dobra. Pomożemy mu. Nie będziemy tacy. Koledze, pomożemy. Mało mam punktów odwagi. A, bo ja jestem przed odpoczynkiem. Dobra. O, i tutaj jesteś. Dobrze, że cię odkryłem. Oj, ten będzie miał tarapaty. O, cholera. Fajnie, że nie jest już tak łatwo. Dobra, ty pomożesz. Kurde, muszę iść tam na prawo, jak nic. On potrzebuje pomocy. Ragnar, kurde. Dobra, zbieraj wrogów dookoła siebie. Tutaj was jest sporo. Tak o, zrobimy tak. Wykończysz go? Naprawdę, Thor? Nie dałeś rady mu? No to podpal go. Ten tutaj nie żyje. I zajmiemy się nim. Świetnie, bardzo mi się to podoba. O, tutaj kolejny wylaz. Kreto szczur. Przydałoby się zrobić tak. Opsa. Oddalimy go. I czekamy, co się wydarzy. Tutaj się pojawił. Tymi się już ruszyć nie mogę. I zablokowałem sobie drogę. No to dobra. Dziabnę go. I jeszcze raz go dziabnę. I idę tutaj. O, świetnie. Będę mógł tą dwójeczkę. Jednego tylko mogę? O, mogę dwójkę podpalić. No to już. Palcie się. Palcie. Super. To mi się podobało. Kurde, tu kolejny. Palący się kretoszczur. Inwazja palących kretoszczurów. Dobra. Ty taki sam zostałeś? To idź na dół, co? Pomożesz tutaj chłopakom. No to pyk. A to jest taka mała podpowiedź po prostu. Ile ich może być? Tutaj już się poddają na tym etapie. Jak zabije tylu.
Nie wiem ilu, ale tylu. Ta mała ściągawka jest pomocna w grobowcu. Dobra, bij go. To nie będzie ich aż tak dużo. Powinniśmy dać radę. Tutaj jak Ragnar trzech pyknie zaraz. Się kolejny pojawił. Dobra, Ragnar. To Ragnar będzie bił? Ragnar będzie bił. Ragnar bi. Świetnie. Przebiegniemy sobie po całej trójce. I jeszcze tym wykończysz go? Nie wykończysz. Ale pięknie. Tylko trzy mu zostały. Dobra. Kolejna runda. Kolejna runda. Ty musisz iść na dół. Pomóc tutaj. On ewidentnie potrzebuje pomocy. No to pyk. No to pyk. Tego wykończysz? Kurde, chyba nie wykończysz. O, poszedł krytyczny. Wykończysz go. Dobrze. No to stój tutaj. Dziabnie mnie. O kurde, ale on mocno dziabie. Ragnar ma bardzo mało życia. Ogólnie mocno dziabią w tym grobowcu. Czekajcie, czekajcie. Ty się będziesz ruszał. A później? Ty. I ty się ruszyć nie możesz. No to. Zrobimy tak. Oj, oj, oj. Ale bym zrobił. Dziabnę cię. Dziabnę cię. Czekamy. Kurde, wytrzymaj. Och, świetnie. Riposta tam siadła. No i ty wykończysz. O, mogę złapać. Mogę złapać kreto szczura. Złapmy, bo jeszcze nie miałem. W sumie nie mam już tych wilków, nie mam dzików, to będę miał kreto szczura. Dobra, sprawdzimy sobie górę. Idziemy do góry, bo z dołu nikt nie przybiegł, to już chyba nie przybiegnie. Dobra, bij go. Jeszcze raz go bij. A bij go jeszcze raz. Ragnar. Ragnar może zaraz potrzebować pomocy. Dobra, go zabijemy. Nie zabije go. Dobra, to ty idziesz do Ragnara, jak nic. W razie czego, gdyby potrzebował pomocy. On nie może zginąć. To jest najważniejsza postać tutaj. A ty, Ragnarku, nie zabijesz go. Może tym? Też nie. No to. Mobilizacja wskoczyła. Nim sobie pobiegnę tutaj, żeby zyskać zaraz punkty odwagi. W następnej turze to się stanie. Dobra. Ty sobie podbiegnij. O kurde. Tak się ustawiłem, że tym łukiem nie mogę odzadać ciosu. No dobra. O cholera. Najgorsze jest to, że łysy się jeszcze pali. To mu nie sprzyja. Tym i tym się jeszcze mogę ruszyć. No to idziemy. Uwaga. Jest siła woli. Czyli łysy ma siłę woli wyższą niż 15 w takim razie. To jest to, o czym mówiliście. Tak? Zerknę tylko. A nie mogę teraz statystyk podejrzeć. Nie mogę. Ale na to wychodzi. No dobra. Teraz muszę powykańczyć jak największą ilość osób. Podejdziemy tutaj. Dziabniemy go. No i super. Jeszcze jak dwóch wykończę. Że tą dwójkę. To powinno być ok. Właśnie tą dwójkę. To nie będzie takie łatwe.
Muszę to zrobić z głową. Czy ktoś może przyjść mu pomóc? Nie mamy. On leczy. Ale jest daleko. Nie mam na to czasu. Dobra, muszę punkty zdobyć. Jak nic. Ragnar. Ty tam nie dobiegniesz, nie? Ale mam pomysł. Ty podbiegnij. Gdzieś tutaj. Teraz Ragnar zdobędziesz punkty. Chciałbym więcej punktów. Dlaczego za niego nie dostajesz? Bo jest w ciemności? Nie, nie dostaję. No dobra, o, są. Dobra, nie będą trzy. Czy dobiegniesz? Zobaczymy, bo jeszcze mamy szarże. Dobiegniesz. O to mi chodziło. Pyk. I pyk. Jeszcze jednego muszę pokonać. Boję się, że jak ja go uderzę, to później będę miał agonię, no bo się palę, nie? Ale dobra. Lecimy z nim normalnie, na ostro. Raz. Dwa. Nie żyje. Kurde, nie... O, poddali się. Dobra, super. Już się bałem, że z łysy padnie. Ajajaj. Zapomniałem, że ja nie mam... Ten udźwig jest, ale dobra. Mam w planach odpocząć. Tak czy siak. Mam tego udźwigu trochę za dużo. To truchło dużo waży. A, ja jeszcze te dziki mam i wilki. Dobra, to zaraz to zjem. Twoi towarzysze są zmęczeni. Lepiej odpocząć przed dalszą wędrówką. Rozbijemy obóz. Rozbijemy obóz w grobowcu. Normalnie. Rozbijemy obóz, ale... Mamy małe awansiki. Robin Hood wjeżdża na poziom 5. O, siła wskakuje. No to siłę wykorzystam. Ta siła woli niedługo też skoczy. To super. I co ci wymyślimy? Łamacz pancerzy ma już chyba... Ktoś ma to. Chyba Ragnar. Tak, to ja... Tak, bo ja mam trzech z gnębicieli. Trzech z pałką, tak? Więc okrucieństwo może. Obrażenia i trafienia krytyczne większe o 20% przeciwko wrogom z co najmniej jednym osłabieniem. Tego jeszcze nie mam. To sobie to weźmiemy. I Thor. Thor z beznadziejnym toporkiem. Siła woli? No to pewnie, że siła woli. I co to daje ten kretoszczur? Poziom 5. On jakiś taki słabiutki jest chyba. Ma 52 życia w sumie. Wyleczymy cię jak najbardziej. Lekarstwem ucznia. Nie udało się? No bo to jest beznadziejne lekarstwo. Spróbujemy jeszcze raz. Kurczaczki. Nie ma co robić tego lekarstwa ucznia. Patrzcie, 3 razy, bo to jest 50% szansy powodzenia. Musiałem i tak użyć normalnego. Dobra. Aha, jeszcze mały awansik, panie kretoszczurze. Na poziomie 3, co on tutaj ma? Spostrzegawczość. Odwiedzając różne miejsca, jednostka ma szansę znaleźć ser. Fajnie. Padlinożerca. Gdy ta jednostka zabije wroga, nie musi spożywać następnego posiłku. A dużo spożywa posiłku? Tylko 2, więc i tak niedużo. To ja wolę to, niech znajduje ser. Poziom 5. Zefroju. Przywołuje podobne do siebie jednostki razy 1. Użycie możliwe, gdy zdrowie jednostki spadnie do poziomu 50% lub niżej. Ale to fajnie, ona jakby się klonuje. Przetrwanie gatunku. Jeśli tę umiejętność dysponują dwie jednostki tego samego gatunku, mają szansę spłodzić podczas odpoczynku kolejną taką jednostkę. A tutaj podczas odpoczynku. Tu przywołuje. Tylko ciekawe, czy to przywołanie jest na... w trakcie bitwy i później ta jednostka znika, czy już zostaje u mnie. Ale ja mam tylko jedną, więc to się bardziej przyda. No i dobra. I dodamy...
No ja ostatnio, tak jak właśnie mi mówiliście, nie klikałem i kurde było na szaro. No ale tak to bywa czasami, że czegoś się nie zauważy. Dobra, do siły 2. Do siły kolejne 2. Trafienie krytyczne. No to wjeżdżamy z trafieniem krytycznym. Z siłą woli i z kondycją. Czemu nie? Kreto szczur. To zmienimy ci nazwę. Zmienimy ci nazwę na Krecik. Była taka bajka czeska. Pewno większość osób zna Krecika. O, i pozostali towarzysze są z tego powodu zadowoleni, więc mnie to też bardzo cieszy. Ale ciemno w tym obozie. Dobra, zjemy co nieco. Zjemy mięcho, kuczaka, chickena. I co? Chickena i dorzucimy grzyba. Tak sobie zjemy. No bo alkohol jest tylko ten taki gozemberskie winko. Mam też jabłecznik. Ale zostawimy, mamy go mało. Ajajaj, co ja zrobiłem? Przecież ja miałem ciężaru się pozbyć. No to jemy te wilki i dzika. I szczerze, truchło zjem, bo go aż 17. A on waży aż 2 kilo za jeden. To po prostu... Wiem, że to można wysuszyć, tak jak mi pisaliście w komentarzach, ale jeszcze tego nie mogę robić. Pozbędę się paru, tak z 7, nie dobra, 5, żeby po prostu się trochę tego obciążenia troszeczkę, wiecie, się pozbyć, żebym mógł mieć miejsce. I szczury. Jemy szczury. Może nie aż tyle, ale zjemy 8 szczurów. Dorzucę chickenka, jednego, drugiego i chlebek. Albo nie chlebek, tylko grzybki. O, no to mamy. Świetny odpoczynek. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaatakuje. No i super. Sprawdźmy teraz, jak wygląda nasze obciążenie. Bo mieliśmy przypał, jakiś 10-kilowy. A teraz mamy... No, 35 kilo do przodu. Co my tu mamy? Tutaj się biliśmy. Stąd przyszliśmy. To jest tak ciemno, że ciężko coś zauważyć. Widzę tą ścianę. Zbadamy. Badamy ściany. O! Takie Y odwrócone. Co tu mamy? Tutaj wszystko znalezione. Idziemy chyba dalej. Idziemy dalej! Halo, halo! Czy jest tu kto? O kurde, co to? Tu mamy do zbadania drzwi, jedne, drugie. Tu nic nie ma. Stąd przyszliśmy. No to zbadamy. O, kluczyk. Prosty kluczyk. I chyba tutaj więcej nic nie ma. Zbadajmy te drzwi. Drzwi są zablokowane przez jakiś mechanizm. A te? Ktoś blokuje drzwi z drugiej strony. Aha, dobra, to wracamy. Wracamy. Tutaj też wracamy. I to jest początek. Nie, to nie jest początek. Ja przyszedłem stąd i poszedłem w prawo. To pójdziemy sobie w lewo. Ale zanim to zrobimy. Trzeba tutaj dobrze zbadać, bo widzicie, mogę tutaj pokopać sobie kilofem pewnie. Oj, nie mogę? Choć cel jest poza zasięgiem, jesteście przekonani, że pod błotem coś się kryje. I to tyle? Tyle mogę powiedzieć, że pod błotem się coś kryje i nie mogę nic z tym zrobić? No dobra, badamy tą stronę teraz. Też sam nie wiem, gdzie iść. Taki labirynt. O, tutaj zagadka. No to standardowo, ja nie będę jej układał, nie będę na to tracił czasu. Wyjdę. O, no i ty. Już to robiliśmy wcześniej. Tak, przekonamy cię. I ułóż to za nas. No, łamigłówka została rozwikłana. Nie czytałem tego, bo ten pan się już pojawił w poprzednim grobowcu. I zdobędziemy. Udało się odkryć runę morze. O to nam chodziło. Co my tu jeszcze mamy?
Możemy iść w tą stronę i w tą stronę. Dobra, pójdźmy sobie tutaj. Ciekawe, czy nam pochodni starczy. O, zbadajmy to. To posąg Neptiego. W prawej dłoni trzyma jakiś klejnot, a lewą ma pustą. Umieść piaskowiec w lewej dłoni. Bo on ma, co ma? Klejnot ma w jednej. W prawej trzyma klejnot. No to umieść w lewej rubin. Chyba bardziej rubin trzeba będzie umieścić. Wątpię, że piaskowiec. Albo szafir. Rubin? Tracę rubin, no ale zaryzykujmy. O, otwiera się przejście. Czyli dobrze. Chcesz zabrać klejnoty? Nie. Bo pewnie się przejście zamknie. Podejdziemy sobie, jak zbadamy cały grobowiec, sobie tutaj przyjdę i zabiorę te klejnoty, bo już wtedy chyba będę mógł je zabrać. O, tutaj coś jeszcze mamy. Fajne rzeczy. I co to by było na tyle? Kurczaczki? Nic tu nie ma? Idziemy dalej. No to idziemy dalej. O, ten grobowiec jest chyba większy od tego pierwszego. Ach, znowu mnie zaatakowali. No to walczymy z wami. Jak to wygląda? Najlepiej, żeby wszyscy byli koło siebie. Takie mam wrażenie. Wtedy jestem bezpieczniejszy. Bo ostatnio miałem dalekie dojście do Ragnara. A ja nie wiem, skąd oni przychodzą. O, ty byś był sam, no to do nas chodź, dołączysz do grupy. Wszyscy koło siebie? Mniej więcej? No i dobra. No, myślę, że sobie damy radę. No to idź w tą stronę, odkryj. O, ale odkryłem za pierwszym razem. O, trzech. No to ich zaskoczyłem. No to jeszcze go pyknij. Świetnie. Prawie go zabiłem. I z góry wychodzą. No to dobra. Kto następny się rusza? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. I nie wiem. No to muszę iść do góry. Pójdę tutaj. Odkryj. Albo tym kretoszczurem sobie odkryję. Dlaczego on nie widzi w ciemności? Gryź go. Przepraszam, nie kretoszczurem, tylko krecikiem. Krecikiem sobie zrobimy to. Dobra, tutaj cię dziabnę. Zobaczmy, co się dalej wydarzy. Nic się nie wydarzyło. Dobra, tych bym pokonał tutaj. Ragnar może dwóch pyknąć. O! Chyba tak sobie zrobię. O! Świetnie. Ten zginął. To mnie bardzo cieszy. A tutaj się pojawił. Tego też sobie wykończymy. Przeżyje? Nie przeżyje. Oj, nie przeżyje. No i dobra. Tutaj się kolejny pojawił. Czyli ty musisz iść im pomóc, tak, jak najbardziej. Walniemy sobie pochodnią. I mieczykiem, nie? Jeszcze mogę iść dalej? O, kawałeczek. Ale mnie dziabnął. No to co, podejdź i pomóż. Chodź tutaj pomóc. Czyżbym tutaj zauważył jakiegoś kretoszczura? Och, jeszcze krytyczny. Świetnie. Mi się wydaje, że tu widziałem kretoszczura. Dobrze widziałem. No to chodź. Świetnie. I ty chodź mu w plecki. Chyba amokiem go zabijesz. No pewnie, że tak. Czy szkoda tych punktów? Szkoda tych punktów.
Jak ja zrobię tak i już nie żyję. Sprawdźmy, co jest tam. Nic tam nie ma. Polerka. Może do góry pójdę którymś. Sięgniesz go? Masz długie widły. Ale nie sięgniesz. Chciałbym podbiec. No dobra, trudno. O kurde, do mnie podbiegł. A i Ragnar się z tym tutaj bije. No dobra. To jeszcze tylko Ragnar został. Ja myślę, że tam... Nie no, tam nikogo nie ma. Bij go normalnie. Bij go normalnie. Tutaj kolejny, widzicie. U góry są. Aż trzy. Ty się będziesz ruszał pierwszy. I ugryziesz mi Ragnara, tak? To zrobimy inaczej. Tego odepchniemy. Żeby mnie nie denerwował. Ugryź mnie. I łucznikiem bym tą trójkę spróbował. Chodź. Chodź do góry. Mam dla ciebie zadanko. Dam radę trzech. Jeszcze trochę wyżej. O. Trzech wrogów. Trzech wrogów. Bardzo fajny rzut. Rzut strzałą? To z tobą zrobię. A czy ty trafisz całą trójkę? Nie. Tak. No to zabijaj. Morduj. Świetnie. Jeszcze go podpal. Mobilizacja wjechała? Gdzie oni jeszcze są? Gdzie te potwory? O, tutaj jest. I tutaj. O kurde, Ragnar ledwo żyje. No to... Kogoś tutaj mamy za apteczką? Dopiero ciebie? To zrobimy tak. Ragnar. Po pierwsze, bij. Przebiegnij po całej trójce. No i uciekają. No i świetnie. Pozbyliśmy się tych wrogów. O, kolejne truchło. Kolejne szczury. Zaraz znowu będę przeciążony. Naprawimy, wyleczymy. No i kontynuujemy przygodę. O kurde, jakieś dwie dźwignie. Zbadamy sobie to. Ten grobowiec jest jeszcze większy niż myślałem. Wiedziałem, że będzie większy niż ten pierwszy, ale on jest naprawdę ogromny. Tu mamy gruzy, pewnie będę mógł je zbić kilofem. Dobra, zbadamy to. Życie płynącą wewnątrz grobowca wodę. Jest cicho i spokojnie. Słyszycie odgłos przelewającej się wody. Dobra, czyli jest tak jak było wcześniej. Co, może wylejemy tą wodę? Niech będzie wylana. No i idziemy. Oczywiście, że rozbijamy, no kurde. Zawsze jakiś piaskowiec padnie i inne składniki. Może jakiś szafir? Jest szafir, ale wykrakałem. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Ale labirynt. Tu jest pełno wody. Może jakby jej nie było, coś bym znalazł. Ej, tu byliśmy. Tu były zamknięte drzwi, no przecież. A, no i tutaj się pojawił teraz ten mechanizm. Ale... Ja nie znalazłem żadnych z tych. Czekajcie, czekajcie. Ja nie zwróciłem uwagi. Kurde. Bo ja nie wiem teraz, jak to zrobić. No dobra. Cofnę się. Wylejemy tą wodę. Czy gdzieś tu jest jakiś znak? Ale może teraz być tutaj, bo ta woda jest wylana. Na ziemi jest gdzieś znak? Kurde, nie ma.
Ani jednego znaku nie zauważyłem. Może gdzieś pominęłem. To też może być... O, jest, dobra. Czerwony taki... Jakby, kurde, nie wiem, swastyka trochę. Taka czerwona. To na pewno. Szukamy jeszcze dwóch innych znaków. Szukamy kolejnych. Tu jest woda. Dałoby się ją spłukać jakoś pewnie. To jest zawróć, zbadaj. Zbadamy sobie. O właśnie. Pomieszczenie poniżej jest zalane, a nikt z waszej drużyny nie umie pływać. No to idziemy tam. Tą dźwignię machniemy. Oj. Zgasła wasza ostatnia pochodnia. O kurde, i kontuzję złapałem. Wszyscy poobijani. Kurde. I nie stworzę kolejnej pochodni? Czekajcie, czekajcie. Dobra, wyjdę na razie, bo nie mam pochodni. Cholera, ten grobowiec jest trudniejszy niż myślałem. Nie mogę stworzyć pewnie pochodni, co? Mogę, 6, ale jestem pobijany. No dobra, próbujemy. Wiem, że jestem pobijany, ale już trochę tam pokonaliśmy. Dobra, wracamy do grobowca. Mamy 6 pochodni. I muszę szukać znaków. Mamy tą czerwoną ala swastykę. I tu jest zalane. Tu jest zalane. Mogę iść albo w lewo, albo w prawo. Pójdźmy w prawo. Tu też jest zalane. Na pewno pod tą wodą się kryją jakieś znaki. Idziemy do góry. Czy coś tutaj jest? No ja nic nie widzę. A, to są te drzwi, dobra. A, to z tej strony są drzwi. Idziemy tutaj. Mam jeszcze 32 przejścia, tak? Ja to badałem? To badałem, tak. To zostało zbadane. No to to. O, i tu się woda pojawiła. Skoro się pojawiła woda, to może teraz tam jej nie ma. Sprawdzimy sobie to. Tu jest też zalane. To jest ten znak, który znaleźliśmy. Idziemy na dół. Wody są zalane. Poczekajcie, bo jak tu zabiorę wodę. I jeszcze raz. O, spoko, i jeszcze raz. Czyli chyba wylałem odpowiednią ilość wody. Możemy sobie teraz sprawdzić. Dobra, o, nie ma tutaj wody, wcześniej ona była chyba. Nie, nie, nie. Po prostu nie zauważyłem chyba tego znaku. Kółko niebieskie. Mamy kółeczko niebieskie. Idziemy dalej. Nie wiem, czy tam już chyba nie byliśmy, tam było wcześniej zalane. Jesteśmy chyba w nowym, oczywiście, jesteśmy w nowej lokacji. Zobaczymy, co my tu mamy. O kurde, 2 szafiry. Nowy kodeks zebraliśmy. Mogę jeszcze wędkować tutaj. Ruda żelaza. A czy jest jakiś znak, który mi potrzebny będzie do otwarcia tamtych drzwi? Nie widzę. Dobra, podubiemy sobie trochę w skałach. Czemu nie? Zawsze to dostaniemy jakieś tam, wiecie. Może coś fajnego wykopijmy. Wykopiemy. Już wcześniej szafir wykopaliśmy. Jakąś szarą masę wykopałem. To wędkujemy? O, i tu jeszcze jest. Wśród porodzewiałych sprzętów znajdujecie dziwne, znajome korony. O kurde, odzyskujemy. 130. Całość odzyskałem. No to super. Dobra. Ragnar, łówmy. Ciekawe, co tutaj możemy złowić. Jakąś dziwną rybę? Czy zwykłego karpia? Zaraz zobaczymy. 10 punktów doświadczenia. Wyłowiliśmy człowieka. Do tego się w ogóle nie spodziewałem. Że taką silną wędkę mamy. Kupiec został najwyraźniej porwany przez nurt. On ma 100 koron.
O kurde. Lekkie piórka, zasięg 2. O, to ma więcej do zasięgu, czyli przydałoby się to na przykład chyba do łucznika. Te pasy. Ale mój łucznik już ma coś. Dobra, później je zamontujemy. Zarobiliśmy stówkę. Nic tu więcej nie ma. Nic tu więcej nie widzę. A jeszcze przypominam, że musimy znaleźć. O kurde, ale bym pominął. Mam klucz do tego. A tutaj jest kodeks, rozdział, rubin, fragmenty. Się lepiej rozglądać. Żeby niczego nie pominąć. Dobra, szukamy jeszcze jednego znaku, bo jeszcze jednego znaku mi brakuje. O, jest. Żółte kółko. Niebieskie i żółte kółko. No to wszystko znaleźliśmy. Mogę iść powrotem. Tu byliśmy chyba, nie? A wolę czasami dwa razy kliknąć i być spokojny. Tu nic nie ma, nie ma. Dobra, idziemy do końca otworzyć te drzwi. O właśnie. Dawaj, róbmy to. Niebieskie było kółko. Żółte też było kółko. I tu było ten znak chyba. To był chyba ten znak. Mówiłem, że takie ala swastyka. No to nie przypomina w ogóle swastyki, ale bliżej temu niż na przykład temu, nie? Dobra, powinny się otworzyć. Oczywiście, że tak. No to wchodzimy, wchodzimy, zapraszamy, zapraszamy po kolei. Dzień dobry, coś mnie zaatakuje? Raz kolejny? No a jak? O kurde. O kurczaczki. Bo wiecie o co chodzi. Ja mam teraz kontuzje różne. Szybko je wyleczę? Mogę? Mogę. Szybciutko. Tutaj i Ragnarowi wyleczę. Więcej nie mogę, nie? Ty jesteś w ogóle zarażony. Kto ma kontuzję? Tomb Raider. Nie mam już lekarstw. No dobra. Podejmę się i nie mogę naprawić niektórym zbroi. Podejmę się walki, tak, i to nie będzie łatwa walka, bo jest na średni ten, no dobra. Kurczaczki, oby nikt nie zginął. Poświęcę tego krecika najwyżej. O cholerka. Ale ciemno. Nie mam pochodni. Łaj. Kurczaczki. A, bo ja dorabiałem pochodnie. Mi się skończyły, ja dorabiałem i nie powsadzałem, nie dałem do łapy. Dobra, no to musimy. Kupię siła, jak to się mówi. Tu nie będzie łatwy pojedynek. Wszyscy do góry. Skaczemy jak kangury. Dawać, dawać. O, właśnie. Łucznik bardziej do środka. Zrobię sobie tak, że tych najsilniejszych, najmniej połamanych dam od strony. O! Tutaj jest 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, są wszyscy. No i najsilniejszych. Tym sztorm może tutaj stać. Ci są bez już obrony. I ci też. To musimy zamienić z torem. Się miejscami. No dobra, no to chyba tak zaczniemy. Tutaj mogą być moi, więc może tym szczurem pójdę tutaj. Wiecie, go poświęcę, żeby po prostu dowiedzieć się, gdzie są, albo tutaj. Zrobię tak. Nim pójdę po prostu w dół. Nikt mnie nie trafiłem. Bo to zawsze jakby tych tutaj okolicznych zmotywuje, żeby szły na mojego biednego krecika. O kurde, tutaj stałaś, paskudo. Jak mocno mnie uderzył. No dobra. Ragnar, ty musisz. Muszę zrobić pewien. O, ty to masz, tak? Rozkaz taktyczny. To zrobimy tak. Zapal. Wyposażę w pochodnie. O. Do tego. Idziemy go capnąć.
Jest dwóch. To jest kolejny. Odpalimy go. Ja go pokonam amokiem. Postaraj się. Postaraj się, krytyczny. Ty, chamie, ty. Mój plan nie wypalił. Wróć się tutaj. Mój plan nie wypalił. O! Ale ten plan wypala, dobra. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby Ragnar jak najwięcej punkcików tutaj zdobył, nie? Tak więc, ty kochany łuczniku, podejdź no tutaj. I o, ślicznie. Nie żyje, świetnie. Klepsydra. Ale mnie dziabnął. Ale mnie dziabnął. Zrobimy jeszcze tak. Ty. Ono tutaj. O kurde. Zablokowałem się. Kurde. Podejdź tu. Dziabnij go. I jeszcze raz go dziabnij. Ślicznie. Ojej, o już padł. Miałeś wytrzymać przynajmniej 3 ciosy. Niedobrze. Ragnar. Jeszcze poczekam z tobą, bo jeszcze przyjdę tutaj. Dziabiemy go. Bardzo ślicznie. No i co, wykorzystujemy Ragnara? Czy jeszcze... Ojoj, ale ty masz ruchy. A idź ty. Storm. No dobra, Ragnar. Ono tutaj. I bierzemy punkty odwagi. To nie mało. No to już, tutaj sobie pójdziemy. Przebiegniemy po nich jak po... O, ten zginął. No to. Nie no, szkoda. O, mogę go w sumie pojmać. Tego szczura. Kreto szczura, no to pojmiemy go. Ech, chwycenie. No i dobra. Tutaj się pojawił. Dojdziesz? Nie, ale pomożesz. Odpal pochodnie. No i hono tutaj gdzieś. Muszę się trzymać w kupie. O, jesteś. Kurde, nie sięgnę. Ale dobrze wiedzieć, że tu jesteś. Tutaj dwóch. Temu muszę pomóc, jak nic. Kurde, nie sięgnę. Ile mam jeszcze ruchów? Czekajcie, czekajcie. Ty masz ruch. I tu był jakiś wróg. Był wróg. Gdzie on jest? Nie ma go. Oj, 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 oj. Niedobrze. Tutaj wyskoczył. I tu jest teraz dwóch. Bardzo dobrze, że was jest dwóch. Mnie to graj. No to użyjemy koło wrotka. Dwa razy. I jeszcze tutaj was pacnę. I jeszcze... Nie zabiję. Ale uszkodzę. Kurczaczki, bardzo fajnie. Znowu mój ruch. Mamy... Dwoma mogę się ruszyć, tak? Kto mi został? Kto mi został? A, ten z widłami. I ten. No to go sobie odepchniemy. Padaj. I uciekamy do grupy. Oczywiście. W grupie siła. Ten mnie capnie. I agonia już tak szybko? No dobra, to ty biegnij też tam, pomagaj. Agonia? Ojojoj, tutaj też problem. I ty się zaraz będziesz ruszał. Ty masz lekarstwo. I kto jeszcze jest z pierwszej pomocy?
Ej, miałem dwóch z pierwszą pomocą. Ty jesteś? I ty jesteś. Ale jak ty zginiesz, to już nie będziesz. Kurczaki. Zaraz mnie capnie. Nie wiem, co robić tak za bardzo. To w obronę pójdę? Kurde, nie wiem. Nie wiem, kogo ratować. Kurczaczki, nie tak to miało wyglądać. No dobra. Muszę się chwilę zastanowić. Temu też się by przydała pomoc. Zabiję ich? Kurde. Chyba nie, dobra, pójdę zrobić tak. Tym podejdę. Dziabniemy dwóch. Dziabniemy znowu dwóch. No i tyle. Do tego pójdziemy go z tej strony. Hopsa. Masz ty, chamie, ty. Ty paskudo, ty. Pójdziemy zobaczyć, coś tu się kryje. Nic się nie kryje. No i co? Siła woli. Siła woli mnie uratowała jeszcze. No to możesz mu teraz przyfasolić. Świetnie. Tam muszę iść mu pomóc. Muszę mu pomóc, bo on też leczy, nie? Pójdziemy mu pomóc i to tyle będzie. To ty czekaj. Tym sobie podejdziemy. Ten ma widły. Zdecydowanie za mało moich sojuszników ma pierwszą pomoc. To jest zdecydowanie. Dobra, tego dziabniemy. Jeszcze nie zginie. Ham. Powiem wam, że ten grobowiec jest naprawdę bardzo ciężki. Będą poważne obrażenia. Oby nikt nie zginął. Kurde, nie wiem, gdzie iść. Nie wiem, co robić. Bo nie wiem, gdzie oni są. To odpalamy pochodnie. Sprawdźmy. O, jesteście, ale trafiłem. O, trójka tutaj was. No to tak o. Tu was dziabnę. Dobrze wiedzieć, że was tu jest aż trzech. Ty się za niedługo ruszasz. Podejdziemy. Ragnarem chyba, oczywiście. Trafisz trójkę? Mam nadzieję. Mam nadzieję, panie Ragnarze. Kurde, a jakbym tak... Jakoś tak? O, aj. Mogę trzech, no to dobra. Tak zrobimy. Tego wykończymy. Kurde, nie sięgnę chyba. A jak sięgnę, to ze swoim. No dobra, jednego. No to. No to pyk. Ty sobie podejdź. Tutaj. Bijemy go. Superaśnie. Teraz ich kolej. Nie ma was. Dobra, ten przeżył. Więc ty leczysz tego. Świetnie. I biegniesz z powrotem w tą stronę, bo zaraz tam będziesz potrzebny.
Tego mogę wykończyć. No to już. No to gin, paskudo. Paskudna, paskudo. Ty jesteś uleczony. I to jest, jesteś ostatni w tej kolejce. Idź tutaj, masz mało życia. Za nimi. Kończymy. Nowa tura. Czyli ty musisz się obronić. To inaczej. Ty oddasz strzał. Strzał w dziesiątkę. Piękny strzał w dziesiątkę. Idziemy tu niżej, może. Wasza paskudna kolej. No i gin. Paskudo. Dobra, schowaj się, schowaj się. Schowaj się. Nie wiem gdzie iść, bo nikogo nie widzę. Może się przejdę tym. Nikogo tu nie ma. No nie ma nikogo. Jesteś. Ja cię sięgnę nawet. Ja cię kochaniutka sięgnę. No to podpalonko. Kołowrotek. Weź go jeszcze amokiem, to go zabijesz. Nie sięgam, dobra. Ale dobrze wiedzieć, że tutaj jesteś. Kochaniutka. Tym cię nie sięgnę. Żadnym cię nie sięgnę. Kurczaczki, żadnym. To ci, co są w tyle. Dobra, o, ty masz pochodnie. Nikogo tu nie ma? Pusto. Znowu ja. No to co? No to tutaj sobie podbiegnę. O, o. Tutaj jesteście. Oj, kolejny. Dobra, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że to w tą stronę trzeba iść. To idziemy. Ragnar, teraz możesz zrobić fajną robotę. Podbiegnij tutaj. O kurczaki. No to trójeczkę. Pudło? Pudło zaliczyło. Takie coś się da? O kurde, ale mnie zrobili w bambuko. Chyba trafiłem na ten taki pole, które było poza tym okręgiem i wyskoczyło pudło. Kurczaczki. Jeszcze tu mnie od tylca zaatakował. No to nie, tak nie może być. Tak nie może być. Idziemy w dół. Parcie musi być. I tu się pojawił. No to ty. Idziesz tu, musisz go uratować. Dobrze. Kurde, oby ten nie zginął. Podejdź sobie chyba od tej strony, żeby w razie czego go bronić swoim ciałem. O kurde, następny. Padaj. Muszę tak tutaj stanąć. Bronić swoim ciałem łysego. Tutaj kolejny, ale się ich teraz wzięło. Kolejna runda. I ty się zaraz ruszasz, tak? Ragnar. Ajajajaj. Panie Ragnarze. Tutaj. Do tego. O, całą trójeczkę. I jeszcze gniew? Oczywiście, że gniew. Pyk. On już nie jest groźny. Odejdę sobie trochę wyżej. Od tej całej afery. Ty się zaraz będziesz ruszał. To niedobrze. Idziemy. W takim razie. Panie i panowie. Tutaj jest łucznik.
Myślę, jak najlepiej to zrobić. No muszę go uratować. Muszę tego uratować, po pierwsze. Po drugie. Dziabniemy go. A dawaj i jamokiem. Wszystkim czym mamy. Dawaj pochodnią. Nie żyjesz. Świetnie. Podejdziemy sobie. Ty się zaraz będziesz ruszać, tak? No to łysy. Podejdź jeszcze kawałek tutaj. Nikogo nie ma, nikogo nie ma. No to łysy, no to boom. No i tym. Ty się zaraz ruszasz, więc... O! Porwiemy go. Tego kretoszczura. I gdzieś tutaj. Nie ma tutaj wroga? Nie ma. Jeszcze mamy wrogów tutaj. Tych dwóch. Trzeba się dobrze nimi zająć. Tego. Dziabiemy, boom. Dziabiemy, boom. Lepsydra. Tutaj świetnie będzie mu w plecy. Amokiem. O, nic nie widać, ale na pewno mocno dostał. Świetnie. Wrócimy się tu. Nie sięgniecie? Kurde, tylko swojego. Ty zaraz się ruszasz. Trzeba zrobić tak, żebyś się nie ruszył, po prostu. No i bum, giń. Ej, świetnie, jeszcze jednego... O, już! No to udało się, dobra, co zyskujemy? W ogóle patrzcie. Wszyscy ranni. Dużo, bardzo dużo potrzebuje do tych surowców do odnowienia zbroi. Krecik, zjemy cię. O, jest nawet przeciążony. Oj, oj, nie ma co tego brać. Ja mam coś takiego, co nie potrzebuje, a jest ciężkie. No ten krecik w sumie jest chyba ciężki, nie? Yuki. Także grzbiet zwierzęcia. Czy ja mogę założyć Yuki? Mogę. No i już. Krecik z Yukami. Ale mamy. No to dobra, szukaj sera. I ze Froju. O nie, no to to. Jeśli tę umiejętność dysponują dwie jednostki tego samego gatunku, mają szansę spłodzić podczas odpoczynku kolejną. A ja mam dwie. No to byk. Tutaj powrzucamy. Tam, gdzie są dwa plusiki. Krecikowi. Ale zyskał. Drugi. Tak samo. Tam, gdzie są dwa plusiki. Kondycja. Siła woli. Te kreciki i tak chyba długo nie pożyją u mnie. Będą taką zapchaj dziurą. Szukaj sera i spładzaj więcej. Mamy awans płotką. No to... O, do udźwigu. No to świetnie. I poziom piąty. Ja mogę tylko to w ogóle. Dlaczego tego nie mogę? A, bo tutaj by musiał być kucyk bojowy. Czas trwania biegu dłuższy o 5%. Super. No widzicie, mamy bardzo duże problemy. Aj, przepraszam, nie, już teraz mam troszkę więcej wagi. Już za dużo. No nie mam więcej, nie mam też co wyrzucić. Wszystko jest potrzebne. To te truchło chyba. One aż dwa waży. Tak, to go się pozbędziemy. Ile tam? Ile trzeba? Cztery będę musiał zostawić? Cztery. Kontynuujemy. I co my tu mamy? Jesteśmy chyba w ostatniej lokacji tego grobowca. I tylko jest to do rozbicia. Tak to wygląda, jeszcze się tak rozejrzę. Nie chciałbym niczego pominąć. No dobra, rozbijamy. Kozak, bierz kilof i bierz się do roboty. Co my tu odkryjemy? Pewnie kodeksy jakieś, nie? Uwaga. Mamy kodeks.
Mamy szafir, mamy rubin i skarb starożytnych. No i co, wracamy? No cały grobowiec zrobiony chyba. Powrót? Chyba cały zrobiony. Nie wiem, w którą stronę jest powrót. O! Zgasła wasza ostatnia pochodnia. Członkowie drużyny boleśnie... Oj, oj, się jeszcze poobijali. Biedni. Wyjdziemy? Czy ja nie zrobiłem tego grobowca jeszcze? A nie, patrzcie, ruiny zbadane. Jest ptaszek na zielono. Całe ruiny zbadaliśmy. Super. Jesteśmy ranni i przeciążeni. Dlaczego aż tak bardzo przeciążeni? Aha, bo teraz... Kurde. Dostałem... Czekajcie, mogę zrobić Yuki? Ojojojoj, czy ja mogę zrobić Yuki? Bo bym temu dał, krecikowi. Nie mogę? Skóry mi brakuje, naprawdę? Jestem cholernie przeciążony. Dobra, trzeba coś... Pochowamy. O, na kamiennym moście pochowamy naszego krecika. To w ogóle jest... Patrzcie na to. Na kamiennym normalnie tutaj moście. Można i tak. I jak to wygląda, przeciążenie? Nie jesteśmy przeciążeni. Super. Ej, dobra. Ale o to mi chodziło, żeby w tym odcinku zrobić grobowiec, bo wiedziałem, że to będzie długa misja i taka była. Zrobiliśmy go całego na 100%. Wszystko zebraliśmy. I jesteśmy bardzo poobijani. Więc w następnym filmie, w tym filmie zrobiliśmy grobowiec, a w następnym ja będę musiał się wrócić chyba aż do trąbka, bo tutaj są dobre lekarstwa, jest lekarstwo na zarazę, a muszę to wszystko zrobić. Muszę naprawić zbroję chłopakom i kobietom. No, następnie sobie pobiegniemy normalnie. Czy tutaj gdzieś przejście będzie? Pewnie nie. Chociaż tutaj wygląda jakiś... Może jest przejście? Może się uda? Próbuję przejść tędyk. Ale dobra, nie ma co wychodzić w przód. To będzie w następnym odcinku. W tym odcinku to na tyle. Jak się podobało, dajcie suba, lajka i trzymajcie się. Siema!